Krew to jeden z najcenniejszych darów, jaki jeden człowiek może przekazać drugiemu. Przypomnieli o tym członkowie punktu opieki Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie Odrzańskim podczas uroczystego spotkania, będącego okazją do upamiętnienia 95. rocznicy powstania PCK, która przypadała w 2014 roku. Polski Czerwony Krzyż, tak jak pan wspomniał, obchodził 95-lecie. Z tej okazji odbywało się bardzo dużo spotkań, uroczystości, głównie spotkań z młodzieżą, po to, żeby przedstawić kierunki i cele Polskiego Czerwonego Krzyża. Polski Czerwony Krzyż między innymi prowadzi działalność wśród młodzieży, promuje naukę i pierwszej pomocy przedmedycznej, również wśród młodzieży, ale trochę starszej, promuje honorowe krwiodawstwo. Najważniejsza działalność Polskiego Czerwonego Krzyża związana jest jednak z uświadamianiem, jak ważne jest oddawanie krwi. Krew jako ciało nie ma jeszcze swojego zamiennika. Kiedy praktycznie teraz słyszymy w telewizji, w środkach masowego przekazu, że tu przeszczepiono coś po raz pierwszy, po raz drugi, któryś tam nie, dokonano pewnych operacji, które są po raz pierwszy wykonywane nie tylko w kraju, ale w ogóle na świecie. Pewnie parę lat temu pewnych rzeczy się nie robiło, teraz już się robi. No niestety jeszcze zamiennika krwi nie ma. Na szczęście świadomość ta z roku na rok jest coraz większa, przede wszystkim u młodych osób. Świadczą o tym statystyki prowadzone przy okazji zbiórek krwi, organizowanych m.in. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Młodzież za zgodą dyrekcji szkoły przystąpiła właśnie do tego programu Młoda Krew Ratuje Życie i myślę, że poprzez właśnie przystąpienie do tego programu, poprzez uczestnictwo młodzieży w oddawaniu krwi, świadomość będzie rozszerzała się wśród innych młodych ludzi, mieszkańców Krosna czy okolicy. Spotkanie było także okazją do wyróżnienia honorowych dawców krwi z Krosna Odrzańskiego, a także podziękowania placówkom, które wspierają akcje krwiodawcze. Jak podkreśla Andrzej Zaborowicz, wśród krośnian także jest wielu zasłużonych dawców krwi. Są to odznaczenia resortowe, czyli PCK-owskie i krwiodawstwa, a są także państwowe. Do nich możemy zaliczyć przede wszystkim brązowy, srebrny i złoty krzyż zasługi. Nasi mieszkańcy też to otrzymali. Kryształowe serce chyba najbardziej cenione sobie przez krwiodawców wyróżnienie, bo to są wyróżnienia. Poza tym jest takie wyróżnienie, które też bardzo sobie cenią krwiodawcy, tylko że to naprawdę są zaawansowani, którzy oddali powyżej 50 litrów krwi, mają złote serduszko. A więcej informacji na temat działalności Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża można znaleźć na stronie www.zielonagora.pck.pl.